mordy moje, tutaj Hunter Bright i jest ze mną dzisiaj Gingis. Ja już się manko wszystkim, Gingis was wita bardzo serdecznie, też się wydra, a co? I dzisiaj sobie gramy, kochani, w Master Builders, pierwszy odcinek z Gingisem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tak, to my się z Gingisem znamy ho 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 ho, a może i dłużej. Nie, to było ho 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 albo ho 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 ho. O, o ho 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 ho. I mamy... Jezus. Boże, ja nigdy nie byłem dobry w takich sprawach. Pierwszy raz są w ogóle pixel arta. No ale co ten pixel art ma? Co ja w ogóle mam zbudować? Mordę zbuduję jakoś na czarnym tle. O, to dobre takie. To se wezmę. Tylko se wezmę, co ja se wezmę? Ty se nic nie bierz, zostaw puste, będzie taki fajny pixel art. Kurde, nie jest zbytnio co zbudować, czekaj, to wezmę, to wezmę. To se też wezmę, bo to będzie potrzebne i to. Ja se coś z tego zbuduję. Dobra, to... ja zaczynam. Zaczynamy budować pixel arta. I co, pixel art w wydaniu Gingisa to będzie coś, co można tylko zobaczyć na Master Builders z Hunterem. Dokładnie. Jezus Maria, nie wiem jak się za to zabrać kompletnie. To no, ja też nie mam zielonego pojęcia, no ale... Jezu. Już 4 minuty ogóle... zostały, no pięknie, no. Ale to jest w ogóle jakiś dziwny temat, pierwszy raz coś takiego mam, wiesz? No właśnie, taki trochę, no jestem taki, no, no nie wiem w ogóle co mam tutaj budować, dobra, może tak będzie. U mnie będzie... No już mam nierówno, no! Leżący. Ja też leżący, aha, dobra, tutaj są. Dobra, u mnie też leżący, bo ja kompletnie nie mam pojęcia co ten, co zbudować. Co ja będę się jeszcze wysilał, żeby jeszcze stojąco. Stojąco to tam wiesz, nie? Gdzie indziej. Dokładnie, a nie tutaj takie rzeczy. No wiesz, że jeszcze nie mamy z tym problemów. No. Ale piękna gęba mnie wyszła, ha? Ja też taką, no w sumie. Ja jestem z siebie bardzo zadowolony z mojej gęby, no. Jeszcze jej kapelusz dorobię, co? Ja tam nie będę dorabiał kapeluszy, bo mnie to tak nie wyjdzie na pewno. Ale tutaj czemu sobie... nie wyjdzie? Co tutaj... ty, ja tu już 3 minuty mam to... nierówno. A tu nierówno. Kurde, ale bym miał... To nie tylko ty masz 3 minuty, ty myślisz, że mój stoper to inaczej działa w tej grze? Zaczynasz tak mówić, jak ja na samym początku. 2 minuty, czy jeszcze nie wybrałem materiału? No. Czekaj, teraz byśmy zrobili jeszcze coś... Change grunt. Jaki byśmy grunt? Lawa. O! Na lawie? Fajne. To na dobre lawie, może no. być. Czerwony na lawie. To ja będę wiedział, gdzie dać teraz tego, gdzie dać... Wow, everything is amazing. Szukamy grę trochę. Nie, no nie. To musi się podobać. Hunter, bądźmy sprawiedliwi. No albo dobra, jest ładny, no dobra. Albo jest do bani, no. No dobra, no chciałem być kumpel, no nie, dobra, nie chcesz to nie. No ale ja też jestem kumpel gadaliśmy kiedyś. Kumpel to taki, słuchajcie, według mnie i według Huntera oczywiście, no. który wam prawdę powie prosto otwarcie, który nie będzie mówił wam, że coś jest fajne lub że dobrze robicie, jeżeli w duszy serca myśli, że zupełnie jest inaczej. Dobrze, takie 2 na 10, to trzeba szczerze zawsze. No oczywiście, ale ja uważam, że szczerość jest naprawdę bardzo fajną cechą charakteru i co tu dużo powiedzieć. Bardzo mało jest jej obecnie. Mało ludzi jest takich, którzy powiedzą wam szczerze, co myślą, ale dlaczego tak robią, to tego, co ja wam nie jestem w stanie odpowiedzieć. Kurde, ty. Ale ładne. Ty, to normalnie, jakby to nie Gingis zbudował, no. Ty, podoba mi się. Ty, ale poważnie, Hunter. No, mnie też tak zaczyna powoli moje przybierać jakichś kształtów. Ja nie mogę. O kurde. Nazwę tą pracę, zrobię sobie screena i nazwę tą pracę Hunter. O Jezu. Czekaj, jak to było? F1 i F12. Robimy screena. Nie, F2 był screen. Dobra. Nie, już. To? Tak. Dobrze, ja już skończyłem. Już? Kurde, szybko. Ja zaraz skończę, mam nadzieję. Nie no, może i tak nie do końca jeszcze skończyłem, ale... Okej, okay, coś jeszcze coś dorzucę. Ile mam jeszcze minutę? Ty, jak nigdy mi czasu nie zabraknie. No, ja już prawie. O, teraz tutaj. Nie, trochę za dużo, dobra. To sobie wezmę tak, o. Może tak będzie lepiej. O, dobra. I znajdę. Może to będzie... Kurde, bloczku im brakuje. Może ten jest trochę ciemniejszy. Czekaj, czy komuś to w ogóle przypomni pixel art? To, co ja mam zrobione.
Jezu, ale beznadziejne. 30 sekund. No nie wiem, że beznadziejne. No zobaczysz, kurde, no to już jest straszne. No a co? Wezmę sobie. No nie, na bogato muszę. Ładne! Nie, jeszcze jeden, poproszę, jeszcze jeden. Do góry. Ładne. Dobra, jest. Dzięki, z siebie zadowolony, jestem dumny, dobra, piję kawę, bo jest 12. A nie, 13. No. Już 13 jest, no. Telefon mam w razie czego, żeby tobie nikt nie dryndał? Dobra, no time to weź. Up, dobra, teraz będziemy oceniać. No to dawaj, co my tu mamy? No tu jest takie, no dla mnie good. It's okay, znaczy się, it's okay. Fajne. Pixel art, dobra, głosujemy. Ładne. No ja tutaj dam Everything is amazing, no. No dla mnie amazing. No, znaczy ja chciałem, podejrzewałem, że to bardzo przypomina jakiegoś Pokemona czy coś. I ten. A to co to jest? Bo ja nie wiem. To coś leży i coś mu się głowę uniosło do góry. Da mi co, okej, bo ja nie. Pixel art dla mnie to jest troszeczkę ciężka tutaj kategoria, z racji tego, że on wygląda z dwóch stron jednakowo, więc też trzeba myśleć o tym, nie? Mhm. Wiesz, o czym wygląda. Jak to się nazywa z tego? Pokeball to jest, Pokeball, tak. Niech będzie, okej. Okay. Ostatnio mieliśmy taką kategorię z Purposem, wiesz, właśnie Pokemona. I wiesz, ile tych Pokeboli się pojawiło? Wszędzie były Pokebola. To jest jakiś gościu, nie pamiętam z czego to jest, ale to ale jest... Ale to mi przypomina kogoś właśnie, z czego. Johnny Bravo. O. Może być Johnny Bravo. Okej. Okay. Ja też właśnie, ja pamiętam, że jak Pokemony robiłem, to Masines. Zrobiłem Magikarpia, bo... Ten Masines ciągle coś gada, fraga to... amerykańska. O! Ale tu prawie... pomysł. Prawie skończył. No, ale ciekawe, naprawdę. Czy jest tyle gwiazd, ile faktycznie stanów, nie? Nie, no tutaj nie ma, tutaj 50, nie zmieści tego. A bo tam w Radze jest tyle gwiazd, ile stanów w Ameryce. Tak, tak, nie? Czyli 50 chyba obecnie. No jakoś tak, to jest drzewo, ale to dla mnie jest, przepraszam, mech, to mi się nie podoba. Nie podoba mi się to. No ja dam okejkę, bo ciekawie zrobił, tylko żeby no trochę więcej, ale no nie zdążył. To ja tak dużo zbudowałem w tak krótkim, że ja się wyrobiłem, a ktoś się nie wyrobił? Patrz, ten nie ma ręki, tylko że coś tam pokazuje. A, szluga jara, ale to... Jak on jara tego szluga, ty? No to nie z tej strony dym, tym ciepłym do buzi się nie bierze, ty. Gasi papierosa w ustach, jest chłopany. Na języku. O, proszę. O, to chyba wiem, kto to robił. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Ja tam daję guda. Ja na siebie też głosuję na siebie. Głosuję na siebie, no ja nie mogę sam na siebie głosować, co jest. Czy jakby nie mogli sami na siebie głosować, to by nikt wyborów w tym kraju nie wygrywał. Patrz, wygrałem! Moja morda najlepsza! Dobra, ile zapłaciłeś, przyznaj się. A, powiem ci, że to ludzie refrinki robili i tam no, trochę tam dałem ludzie. No wygrałem! Dobra, dawaj, tu jeszcze jedno sobie polecimy. No jasne, że tak. No jak to było? Moje takie ładne było i nie wygrało? No powiem ci, że tutaj no... Słuchaj, bo to widzieli, że to morda, nie? I od razu wszystkim morda zacierz się zrobił i wszyscy od razu zadowoleni, nie? A u mnie się przemienił jeden w krowę. Idziemy go dolić? Gdzie co? O tu, zaraz biegnę za nim, patrz, krowa jest. A tu krowo! A widzę. Doimy! Stoj! O, czekaj, bo już start. Musimy się przygotować. Ja takiego... To jest nie fair! Co? Ja się mogę pixel arta zbudować? Jakiego? Międzynarodowy znak pokoju. Czyli fuck you. Ciekawe, co by na to napisane, nie, bez przesady. Candy, o, cukierek. Zabawka. Nie, to jest cukierek. Cukierek? Cukierek, to jest candy. No, to dobra. Są ogólnie... słodkości albo cukierki. Teraz tak. To będzie to tak miało. To. 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 I jeszcze to. Tu pięknie, patrz, kurde. I to, dobra, i budujemy, na razie, szybko. Tak. Tu sobie jeszcze wezmę po jednym, tak, o, tu.
Co tak, kotu? Nie podpowiadaj tam sobie sam, co? No, ja sobie podpowiadam tutaj, co by nie zapomnieć, co ja mam robić. O, i teraz tak, ładnie. O, całkiem niezłe będzie. To sobie wezmę, zrobię tak, o. To jest właśnie teraz, kiedy Dżingis będzie zaraz krzyczał, że szybko mu czas ucieka, bo tu muszę latać i budować, a to nie idzie u mnie w parze. Kurde. Dobra, tak myślę, że ten, no tak mniej więcej jest, w miarę wygląda spoko w sumie. Chyba, że... Nie, dorobię po jeszcze jednym. O, tu będzie tak, o. Tu. A ja tutaj coś tu kombinuję, ale nie wiem, czy to będzie dobre. I wiesz co, mówiłeś, że nie wygrasz, normalnie... No bo ja nie wygrywam głównie, no, bo tak ja bardzo rzadko wygrywam. A tu proszę bardzo, to jedno jest. A, to znaczy się, że musisz zacząć grać z Dżingisem, to wtedy będziesz wygrywał. Tak, tak, to prawdopodobnie jest to. Teraz wezmę sobie to i to, bo ja tu mam takie pomysły fajne. Nie, żebym negował, że ktoś ma jakieś niefajne pomysły. Bo ludzie też mają fajne pomysły. Tak, no, w szczególności lepsze zawsze od moich, no. To jest właśnie nie fair. Tylko ja nie mogę nigdy nic fajnego zbudować. Wszyscy budują fajne... W ogóle ten... Co? Te pomysły z cukierkami to są jakieś do bań. Nie, ja uważam, że to dobre. Mnie to nawet podpasowuje, tak ci powiem trochę. Takie cukierki? No. Tu sobie zrobiłem jednego takiego. W sumie. Właśnie może w ten sposób bym zrobił. No jak ja mam tego cukierka zbudować? Dobra, niech będzie taki. I jeszcze sobie znaczy, wezmę... Ja tak nie domyślał się, że to miało być cukierki. Zacznijmy od tego. Tak, i jeszcze wezmę to. A nie, to wezmę sobie z tym, dobra. Nie, to chcę. I sobie wezmę szybciutko, zrobię takiego. Ciach. Tu pięknie, o. Tak, wszędzie pięknie. Dobra, zostało nam półtorej minutki już. Tak ci chciałem zakomunikować delikatnie. Dobra, możesz nie marudzić, nie przeszkadzaj, mnie skupiony jestem, no. Tak, o. I tu, dobra. Czy coś jeszcze mogę? A tu sobie jeszcze... Przegrać. Nie, panie. Jeszcze mogę dać sobie efekty. Efekty będą dobre, to o to właśnie to chciałem. O to chciałem. Tutaj. Ciach. Tak. Tutaj. Jaka minuta? Proszę o jedna minuta została, panie, halo! Czas dodatkowy, przerwę proszę. Podłogę jeszcze dam taką piękną. Co se dam? Może być. Całkiem ładnie to wygląda. I jeszcze, czy coś bym zdążył jakiegoś... Jakieś cukierki czy coś. U mnie to trzeba będzie mieć bogatą wyobraźnię, żeby wiedzieć, o co chodzi. Także wszyscy, którzy tutaj mi dadzą bardzo niską ocenę, to znaczy są bez wyobraźni. Totalnie. To nie ma zabawy nawet. To inaczej się nie da. Dobra. O stary. Normalnie słodkość na mojej mapie to jest... Dobra, 24. Wszyscy tak nie będą wiedzieli, o co tu biegnie. Cudnie zrobiłem, powiem ci. Jak ja nie wygram tego, to ja nie wiem, kto wygra, nie? Ja tak ładnie zrobiłem. Tak nie, cudownie. Ja, to u mnie to są cukierki. Koniec dyskusji. Nawet proszę nic nie pisać w komentarzach, to nie po są prostu, cukierki. Po prostu może ty inaczej. Może ty inne cukierki jadłeś niż ludzie, tak? Inni tam w szubie. To takie proste. No nie, no ładne, good. To twoje pewnie znowu. Nie. Przyznaj się. No dobra, moje. No. I szybko zmienił ocenę. Ładne. No, pixel art, no. A tutaj stojące cukierki. O, takiego lizaka mogę sobie zrobić. Dobry pomysł. Ale to nie wiem, biała wełna chyba. No, nie, no okej, okay, no. No ja tam ci dałem budę, żeby nie było. Nie, tam to mi się podobało, fajne tam to było. U mnie to wybuchnie, to na 100%, bo ludzie nie widzieli takich cukierków jak moje. Mogłem zrobić czekoladę i napisać wedel. Tutaj właśnie ktoś zrobił czekoladę.
Tutaj dam taką okejkę. Będzie moje dzisiaj wybuchnie normalnie. Wybuchnie, wybuchnie i koniec. O, tutaj ktoś zrobił też trochę. Oreo ktoś zrobił. No tutaj dam Buda. Okej. Okay. Ktoś nawet podpisał Oreo. A takie ciastko mogłem zrobić właśnie. Trochę nie pomyślałem. No bo ona kuchen szuch, no to jak w kuchni... A, kuchen, no to już wszystko jasne, no. To jest cukierek. No tak, a to co w boku, obok? A to co obok, to nie wiem. No, dobra, dam mecha. No to nie jest moje, to nie jest moje. Aha, no dobra, tak właśnie się zastanawiam. Moje wybuchnie, bo ja chciałem zrobić, jak zobaczysz, to ci powiem, co chciałem zrobić, no. Tutaj jest taka laska odwrócona. Coś takiego. Okej. Ja tutaj mecha dam. Przepraszam was za mój głos, ale ja jeszcze nie wyzdrowiałem do końca. Fledator. Feldator, przepraszam. Dobra. Przejęzyczeń. To jest... O, tutaj ktoś sobie wcina cukierka, to jest fajne. No to jest ładne, to jest good. To jest good, no. Tu ktoś fajny pomysł zrobił. Tak. Jak ktoś sobie wpierdziela cukierka. Tylko mógłby to wydalać w jakiś sposób. No. Tutaj w Ameryce to wiesz, te wszystkie candy to są właśnie tak... tak się ten... To nie wiem chyba... co to jest, ale jest okej. Okay. W Ameryce to właśnie wszystkie te takie cukierki jak mają, nie na święta, to są właśnie te takie laseczki. Czemu oni piszą, co oni będą... No nie wiem, niech piszą, no. Co tutaj I mamy? I to są moje cukierki. W misce. Kolorowe, landrynki. Czy to nie są landrynki? No to są landrynki, ja to się zgadzam, no, da? No i landrynki były w miskach, no ja powiedziałem, że to moje, o, jeszcze nie wybuchłem. No. Oni są chyba chorzy, tak samo jak ja zresztą. Ja jestem z czasów, kiedy były landrynki, twarde cukierki. Patrz, kuchen wygrał. Ja byłem gorszy od ciebie! Moje cukierki były chujowe, no Jezu. Dobra, to co? To żegnamy się, nie? Bo to odcinek taki był dobry. Dobra, także mordy wy moje, serdeczne arigato za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę, co by nam pokazać, że się podobało. Oczywiście szybko lećcie na kanał Dżingisa, tam go subskrybować. Tam, na Huntera! No, tam dużo subów, lajków i w ogóle i reflinków, żeby tam było wszystkim i 100 lat ich wszystko. No i co, to by było na tyle i jeżeli chcecie więcej komentarzy, znaczy chcecie więcej filmików naszym to wspólnym udziałem, co byśmy sobie we dwóch nagrywali, to podawajcie propozycje, w jakich grach byście widzieli nasz duet. I to by było na tyle w sumie. Coś masz jeszcze tam do powiedzenia? No oczywiście, moje hasło, jak zwykle pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, a z tych życzeń to ja sobie dokładałem zawsze tak, jak byłem trochę młodszy, to się chodziło do kogoś na imprezę i mu się życzyło dużo, dużo zdrowia i jeszcze raz pieniędzy, nie? Tak, dużo zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. Dokładnie. Także na razie... Następnego, trzymajcie się, yo!